Dawanie i służenie to sens życia. Jeśli tego nie robisz, to może i zarobisz mnóstwo pieniędzy, może i będziesz mieć mnóstwo czasu, ale nie będziesz mieć w ogóle energii duchowej. Nie samym chlebem człowiek żyje. Żyjesz, jeśli dajesz, jeśli służysz. To dlatego ludzie wpadają w depresję, bo za mało dają. Nie mam na myśli dawania pieniędzy, tylko pomaganie sobie nawzajem i służenie ludziom. Pomaganie w sprzątaniu, odwiedzanie domu opieki, opiekowanie się chorymi. To dlatego ludzie wpadają w depresję, bo nie dzielą się i nie służą sobie nawzajem. Brakuje im duchowej siły, którą generuje dawanie. To dlatego tamto drzewo tyle wytrzymało, mimo że nie miało już gałęzi. Ta duchowa siła tkwiła w korzeniach. Widuje się czasem starych ludzi, 90-latków, którzy nadal mocno idą do przodu. To piękni ludzie. Przyjemnie się z nimi przebywa. Wiedzą, jak dzielić się i dawać. A te historie o tym, co zrobili dla innych ludzi. To nie są sławne postacie. Po prostu mają piękne rodziny, w których ludzie się dzielą i dają sobie nawzajem, nie oczekując nic w zamian. To jest siła duchowa. To potrafi powstrzymać depresję i inne choroby. Tak działa służenie. Po co służę i daję i robię tyle rzeczy? Bo to na tym polega bycie człowiekiem. Po to tu jesteśmy. Bo po co innego? O co w ogóle chodzi z tym życiem? Tylko o to, żeby pójść do szkoły, na studia, wziąć ślub, mieć dzieci, mieć pracę, czekać na weekend, żeby się trochę rozerwać, a potem z powrotem do pracy, potem długi weekend, potem znów do pracy i znów czekanie na długi weekend, potem dzieci dorastają i wyprowadzają się, potem przechodzisz na emeryturę, dowiadujesz się, że przesunęli wiek emerytalny do siedemdziesiątki. Rany boskie, co jeszcze? Potem umierasz. I tyle? To jest życie? Właśnie powiedziałem, co to jest życie. Życie to dawanie. Po to tu jesteśmy. I nie tylko dla własnych dzieci albo rodziców. Niedługo Dzień Matki. Znajdźcie jakąś matkę i złóżcie jej życzenia. Czy to nie piękny pomysł? Czcijmy macierzyństwo, niekoniecznie tylko naszych matek. Wyślijcie mi kartkę na Dzień Matki. Nie jestem matką, ale co tam? Na tym polega życzliwość i dzielenie się. O to chodzi w tej historii o drzewie. Jeśli wzruszyła Was ta historia o drzewie, tak właśnie działają takie historie. Jeśli ktoś opowiada piękną historię, to ludzie ją pamiętają. Kiedy pierwszy raz ją usłyszałem, pomyślałem, wow, co za wspaniała opowieść. Bo jego celem było, żeby oddać swoje liście, gałęzie i korzenie innym. Pamiętam pewne drzewo w lesie na Sri Lance, wiele lat temu. Drzewa są życzliwe, dają cień nawet temu, kto je ścina. To piękne. Mimo, że są ranione, ścinane, to nadal dają cień tym, którzy je niszczą. To jest dobroć. To piękne i kompletnie nielogiczne. To coś stuprocentowo wypływającego z emocji. To coś bardzo buddyjskiego. Mimo, że ktoś je ścina i zabija, to nadal dają mu cień i chronią go. To jest sens życia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.